kochani, więc to już druga część haulu. Tym razem życzę z lumpeksa i mam nadzieję, że film Wam się spodoba. I oczywiście zapraszam Was do oglądania. Ok, więc zacznę od torebek, bo jest ich najmniej, a reszta to ubrania, więc ogólnie wszystkie torebki, które Wam pokażę, kosztowały 2 euro, znaczy każda z nich kosztowała 2 euro, bo u nas w lumpeksie, do tego, którego najczęściej chodzę, małe torebki kosztują po 2, a większe po 5 euro, więc tak. Tą torebkę ogólnie kupiła moja mama. Ona oryginalnie pochodzi z New Looka. Jak widać, jest czarna, białe kropeczki. Tutaj ma takie zapięcie malutka. Zmieści się tylko portfelik i telefon, ale jestem z niej bardzo zadowolona. Ma bardzo długi pasek, co też bardzo w takich małych torebkach lubię. Następna torebka jest taka niebieska. Ona pochodzi z sklepu Dan Store, czyli to jest taki jakby Tesco, można powiedzieć. Tu w Irlandii ogólnie jest bardzo popularny i najczęściej babci kupują tam ubrania. Więc ogólnie ta torebeczka mi się bardzo spodobała, bo lubię takie małe torebki, jeżeli chodzi o wyjście, na przykład, nie wiem, jakbym się ubrała bardziej tak wyjściowo, można powiedzieć, to bardzo jest śliczna, bardzo mi się podoba, długi pasek, to najważniejsze. Następnie torebka, którą mam nadzieję, że Wam nie pokazywałam wcześniej, bo ja ją chyba kupiłam od razu po ostatnim haulu, więc raczej nie pokazywałam, ale mniejsza o to, ona pochodzi ogólnie z New Looka. Oryginalnie też 2 euro, jak już mówiłam, wszystkie notek z New Looka, jest taka zwykła w kwiatki, z długim paskiem znowu, jest bardzo wygodna, ja ją praktycznie cały czas noszę, jeżeli nie potrzebuję jakoś więcej rzeczy. I torebkę, którą właśnie dzisiaj kupiłam w lumpeksie, też kosztowała 2 euro, jak już wcześniej mówiłam, że wszystkie kosztują 2 euro, nie wiem, po co się powtarzam. Ona pochodzi, nawet nie patrzałam, z Primarka. Ja ją właśnie u mnie w lumpeksie kupiłam, też długi pasek dość, mogę sobie go wyregulować, bo jest trochę chyba jeszcze za krótki. Taka zwykła brązowa, nic nadzwyczajnego. I ostatnia rzecz z takich mniejszych to jest łańcuszek, czyli choker. Choker to jest no taki po prostu przy szyi naszyjnik. Jest on taki biały, taki, z takimi kamyczkami, zwykły. Ja ogólnie chciałam sobie właśnie taki biały kupić, najlepiej z perełkami, ale nigdzie nie mogłam znaleźć, ani w Primarku, ani w New Looku, ani w Claire'sie, nigdzie, więc postanowiłam właśnie poszukać w lumpeksie i miałam akurat wielkie szczęście, że go znalazłam. Ubrania to wszystko to są bluzki, bluzy, nie ma nic typu spodnie czy spódniczki, więc okej, zacznę od bluzek na ramionczkach. Pierwszą z nich jest to bluzka, która składa się z dwóch części. Ona kosztowała około 3 euro, jakoś tak. I tak, jak widać, jest tu zwykła taka, no, taka szara, na ramionczkach, śliska bardzo bluzeczka, a na to się nakłada właśnie taką skokacką, koronkową, szarą bluzeczkę. I nie wiem teraz, skąd ona jest, już Wam powiem. Nie, pisze tylko Made in Morocco. Dobra, nie ma firmy. Mama, jest to zwykła taka z Reebok, a ona chyba kosztowała jakoś 1 euro, taka zwykła do ćwiczenia. Kolejna koszulka, którą kupiła moja mama i chyba też kosztowała 1 euro, jest to właśnie taka, ona chyba była z, no, z Bershki, jak widać jest taka czarna, z tyłu ma taki fajny detal i muszę właśnie odciąć ten jeden sznureczek, bo on się zerwał, no ale ogólnie jest bardzo ładniutka. Bardzo mi się podoba. Moja koszulka na ramionczkach jest to też chyba kupiła mi ją moja mama. I ona ma tutaj, jak widać, takie ćwieki na ramionczkach. I ona pochodzi z... No tutaj nie ma... A jest. Z Primarka, taka zwykła, możecie widzieć parę włosków na niej, bo mój kot postanowił na niej spać. Ta też jest z Primarka i co jest najgorsze, że ja za nią zapłaciłam jakoś 2 albo nie, 3 euro.
I właśnie tyle samo kosztowała w sklepie i nawet nie wiedziałam, że one są teraz w Primarku, ale właśnie to jest taka zwykła, bardzo luźna i ona nie jest zbyt długa też bluzeczka, jasno-niebieska, bardzo mi się podoba. I tak, i tu właśnie jest z Primarka. Następnie bluza za 2 euro, która też pochodzi z Dunstora, tak samo jak ta jedna torebka. I na niej jest takie wielkie, ja w ogóle nigdy nie widziałam, żeby takie ubrania były w Dunstorze. No ale ona kosztowała tylko 2 euro. Też właśnie w lumpekse, w końcu to jest lumpeksowy haul. Ostatnie trzy rzeczy. Tak, bluza z Pumy, której chyba jestem najbardziej z tych wszystkich rzeczy zadowolona. I ona kosztowała chyba 4,50. Jak widać, taka zwykła, bardzo ma ładny kolor, różowa. No, zwykła bluza z kapturem. Różowy, jak widać, jest bardzo wyrazisty i on kosztował około 4,50. On pochodzi z jakiegoś sklepu Quid London, w ogóle nie znam tej firmy. Mam też taki identyczny, który kupiłam w logo, tylko że jest błękitny. Ja jestem z niego ogólnie zadowolona. Następnie, ostatnia rzecz, jest to taka zwykła biała koronkowa bluzeczka, która ma jeden tylko guzik inny, ale jakoś tym się bardzo nie przejmuje. Ona pochodzi też z Primarka i nie pamiętam, ile ona kosztowała, ale na pewno w granicach 2 do 4 euro. Ma taki 3/4 rękaw i jest ogólnie moim zdaniem bardzo śliczna. Jeżeli chodzi o rzeczy z Lumpeksu, ja zaraz przechodzę do nagrywania rzeczy z Primarka i innych różnych sieciówek, więc oczywiście ja Was zapraszam na też te filmiki i do zobaczenia w kolejnych. Pa, pa!